Siemaneczko, Agrecha, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Turnieje Hearthstone. Turnieje rycerskie Hearthstone. Będzie walczył na cześć mojego nowego moderatora, misiorka, pan o niku Radens kontra Klocuś 5000. Oh yeah! Pojedynek iście rewelacyjny, bowiem jest to taki turniej rzadko występujący po tak zwanym pasowaniu na moderatora, tak? Misiorek, który niejednokrotnie na moim Twitch czacie już pokazywał swój contribution, rewelacyjnie będzie walczył teraz o quality chat. Jest honorowany właśnie tym pojedynkiem, w którym Radens, walczący paladynem z rewelacyjnym najściem, będzie podejmował klocka 5000, który walczy magiem, chyba secret mage'em. Chyba tak. Arkanologistka jest spoko. Kirin Tormage jest spoko. Dobre tempo. Tutaj tak samo dobre tempo u Radensa, więc ciekawe, na co się tutaj zdecyduje. Coin do arkanologistki. No spoko, wyjmie dodatkowe sekrety, nie będzie tymczasem ich top deczył. Będą one działały też pozytywnie tutaj pod Kirin Tormage'kę, ale chyba jednak zdecydowałbym się na drugą turę do Kirin Tormage jakiegoś sekretu, ale trzeba reagować na tego Tidecallera, który idealnie tutaj działa, raczej ping w Tidecallera trzeba zmniejszyć liczbę murloków, tym bardziej, że innego wyboru nie ma poza oczywiście Primordial Glyphem, ale ten Primordial Glyph mógłby dać mu tylko Frostbolta, który by mógł być użyty na 2-3, nie, raczej ping, tak, dobrze użyty. Radens zaś ma brak trzeciej tury, jeżeli nie dobierze, będzie to problematyczne. No ewidentnie konstrukcja jego deku go zabija, bowiem dek, który przygotował, to jest heavy control, raczej nie, midrange paladyn, ale taki heavy właśnie, z Utherem, z Tyrionem. Kiedyś grałem taką wersją, przestałem grać Uthera, bo troszeczkę się miała z celem. Klocek jest na starcie sezonu, bo mamy dzisiaj 1 września 2017 roku, na randze 15, Radens zaś ranga 18, więc są dosyć blisko siebie, jeszcze jakby ranga grała. No nie, dobrze, że wiecie o tym, że ranga nie gra. No i co więcej, Trusylwia czepnął świetnym top deckiem, Gentle Megazaur dał tylko jednego ziomeczka, no super, zdecydowanie dobre zagranie, zagrał tego Trusylwera wokół też Mirror Entity i wokół, jak również Counter Spella, bowiem Blessing of Kings i Gentle Megazaur na pewno by podziałały striggerowane przez ich zagranie, więc Trusylwia Champion był ewidentnie jednym z najlepszych top decków, jakie mógł teraz dostać. Czy Cabal Crystal Runnerka w czwartą turę ma sens? Na piątą turę raczej chcemy na Paladyna chyba mieć coś w boardzie. Tak, wydaje mi się, że Primordial Glyph jest lepszym zagraniem. Potion of Polymorph? Za jeden mana? No niekoniecznie. Niekoniecznie. Oczywiście obniży Potion of Polymorph koszt Cabal Crystal Runnerki. Będzie można w tym turze zagrać Mirror Entity plus Potion of Polymorph, ale trudna decyzja dla Klocka. Niestety znienawidzona przeze mnie karta u niego występuje i jest to Yogg-Saron. Tak, tak. No nie. Ten pan zniszczył zbyt wiele turniejów, żeby można było go nazwać kartą, którą lubię. Wręcz nienawidzę. No i co dalej? Klocek do Arka Intelektu, tak, też myślałem, będzie poszukiwał lepszych zagrań. Pytanie, czy nie lepiej było zrobić Sorcerer's Apprentice plus Arcane Intellect? Wydaje mi się, że tak. Teraz chyba bym wyszedł w tej sytuacji na boardzie z Mana Wyrma plus Potion of Polymorph. Mhm. Ma odpowiedź na Spike Edit Seeda w szóstą turę u Paladyna. Paladyn zaś po prostu robi swoje, tak? Dostawia murloczki, cudowny top deck. Zagranie wokół Mirror Entity, którego nie widzimy, ale od razu murlock zamienia się w Potion of Polymorph. Wybrałbym chyba Noble Sacrifice, ale zdecydował się na Getaway Code, które może cofnąć mu w tym wypadku Shipa. No i Gentle Megazaur w troszeczkę mniejszym value. Czy będzie tutaj Wind Fury? Poisonous, Divine Shield i Stealth. No chyba w tej sytuacji Divine Shield jako jedyny wybór. I wszystko inne face. Tak jest. No jest wielki strafa ta klocek. Musi coś tutaj wyczarować. Yogg-Saron na pewno nie będzie tą pomocą, bo po prostu kosztuje 10 mana. Więc Houston, we've got a problem. Czyżby place to byłyby dwie sorcererki plus Arcane Intellect szukające Ice Blocka, jeżeli go ma? No nie chciałbym być teraz w skórze klocka. Ewidentnie. Decyzje są bardzo trudne do podjęcia. Wydaje mi się, że Radens będzie zagrywał Getaway Code dopiero jak pojawi się Tyrion albo oczyści board z plebów, czyli jakiegoś tam rekruta, tudzież tej owieczki. No takie przedłużanie trochę tej gry.
pojawił się Frostbolt, raczej będzie używany w 5-4. Z drugiej strony, Radens mógłby teraz powoli zmierzać do końca tej gry, jeżeli zagrałby wokół Counterspella. Zobaczymy, czy się uda. Czyli Gateway Kodo plus Blessing of Kings daje mu Lethal. Teraz z Gentle Megazaurem raczej jest to możliwe bez Blessing of Kings. Ale zastanówmy się, 4 plus 4 plus 2, no nie, byłby exactly Lethal, jeżeli zagrałby Gateway Kodo plus Blessing of Kings, zakładając, że oczywiście przeciwnik nie ma takich kart, takich sekretów jak Ice Block, ewentualnie Ice Barriera. Więc nie decyduje się na to, szuka odpowiedzi w boardzie. Wind Fury może tutaj pomóc. Więc hashtag honor dochowany. Ewidentnie Radens nie podglądał, bo ja w tym czasie oczywiście to nagrywam na YouTube, ale również jest to na live na Twitchu prowadzone. No i inna decyzja, Gateway Kodo. I już wie, że może po prostu pójść po wygraną. Więc Turniej Cecki na cześć mojego nowego moderatora, Misiorka, wygrywa Radens. Czy on widzi Lethal? Chyba widzi. Tak, też mi się wydaje. W końcu policzył. Serdeczne dzięki za ten pojedynek. Moi mili, trzeba przyznać, że fajny był to pojedynek ze zwrotami akcji. Cieszę się, że Joxaron nie został zagrany, chociaż wy pewnie byście chcieli go obejrzeć. Tak to jest. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na koniec tego filmu jest możliwość kliknięcia zasubskrybuj mój kanał i również są po bokach następny film i wcześniejszy turniej rycerski, bowiem tych turniejów będzie tutaj coraz więcej. Codziennie staram się dodawać filmiki na YouTube, więc nie wahaj się, zostaw suba. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!